Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku świeżaki dostały poważną misję. Ciocia Borówka Basia poprosiła Bartusia i Antosia o to, aby zajęli się udekorowaniem własnych pokojów. Dzieci, bardzo Was proszę o uwagę. Zwłaszcza Bartusia i Antosia. Och, dzieciaki, tak dłużej być nie może. Wasze pokoje są w opłakanym stanie. Musicie się nimi natychmiast zająć. Proszę przygotować je do remontu. Co? Ale jak to do remontu? Nie, mój pokój nie może przejść remontu. Nie chcę żadnych remontów. Wygląda idealnie, nic mu nie brakuje i ogólnie wszystko mi się podoba. Ja już nie chcę żadnego remontu. Ale Bartuś, przecież remont to nic strasznego. Ja to się nawet cieszę. Będzie fajnie, zobaczysz. Jakoś nie widzę, żeby było fajnie. Mój pokój wygląda cały czas dobrze. Nic więcej mu nie potrzeba. Wszystko jest w porządku i nie chcę zmieniać ani umeblowania, koloru ścian, nie chcę nowych lamp, ani pościeli. Wszystko zostaje po staremu. Och, Bartusiu, nie sprzeczaj się, proszę, z ciocią. Postanowiliśmy, remont jest koniecznością, dlatego remont i tak się odbędzie. Ach, Bartek, no co ty? Nie znasz cioci Basi? Naprawdę chcę dobrze. Zobaczysz, remont dobrze zrobi w twoim pokoju. Odświeżymy ściany, powiesimy nowe obrazy, będzie fajnie. Tosia, to może ty pomożesz Bartusiowi? Mnie też byś mogła pomóc. Jesteś dziewczyną. No wiesz, w końcu dziewczyny to lepiej potrafią umeblować pokój, pomalować ściany. Ja ci mogę pomóc przy tym malowaniu, ale wybierz z nami chociaż kolory, proszę. Ach, Antoś, wy byście beze mnie normalnie zginęli. No dobrze, pomogę wam wybrać jakieś wzory, ale malowaniem to się już zajmiecie sami. Wiecie dobrze, że ja się nie nadaję do takich prac. Ha! Poza tym ciocia Basia zaprosiła mnie dzisiaj na zakupy. Co? Czy to prawda? Tosia znowu jedzie na zakupy? Nie, to niemożliwe. Czemu my nigdy nie jedziemy z Antosiem, a cały czas jeździ Tosia? Ciociu Basiu, to nie fair. Ja też chcę jechać w końcu na zakupy. Och, Bartusiu, obiecuję ci, że razem z Antosiem pojedziecie na zakupy, jak tylko wyremontujecie swoje pokoje. Tak być nie może dłużej, naprawdę. Ja razem z Tosią musimy zająć się domowymi sprawami. Zrobimy zakupy, a wy w tym czasie doprowadźcie wasze pokoje do porządku. Ach, no dobra, Bartuś, słyszałeś. Trzeba wziąć się do pracy. Och, Tosia przyniosła mi kilka przykładowych obrazów, ale powiesić i pomalować je to musimy już sami. O, popatrz, tak wygląda ten zestaw, który mi Tosia przywiozła. Widzisz? Możemy tu coś wybrać do własnego pokoju. A co najlepsze, potrzebujemy tylko wody, aby przygotować obrazy. Oho, Bartuś, popatrz, ile tutaj możliwości. Widzisz? Tu najpierw jest jeszcze, no trzeba trochę skończyć niestety rysowanie, ale jest taki domek. Następnie, o, czyżby to był kogut? Tak, wygląda zdecydowanie na koguta. Czyżby zaczynały się zwierzaki? O, Bartuś, patrz, jest krowa! Super, ja chyba chcę krowę mieć w pokoju i konik! Przynajmniej tak dla mnie wygląda. Może ty będziesz chciał mieć konia w pokoju? No nie wiem, nie podoba mi się cały ten remont. Ale jak już muszę wybierać, to na pewno nie chcę krowy w pokoju. Wybieram ten obraz z koniem. Jak muszę coś zmienić, to chociaż niech to będzie koń, a nie krowa. Ach, no to postanowione. Ja wybieram krowę. Spodobała mi się i to strasznie. No dobra, no to zaczynam malowanie. Hej, hej, Bartuś, patrz. Uhu, chyba idzie mi całkiem nieźle, co? Oho, jednak tak, super, pojawiają się pierwsze kolorki. Wow, no świetnie,
Widzisz? Och, a ty się niepotrzebnie tak wszystkiego obawiałeś. Zobacz, jest już słońce, uszy, nawet oko. No super, widzisz? O, ukryte jeszcze dodatki. Bardzo fajnie, podoba mi się to rysowanie. Zaraz prawie cała głowa będzie zrobiona. Tu na pewno tą górę już mam pokolorowaną. Oho, oho, nosek, ale słodka krowa. No i zaraz przyjdzie kolej na ciebie. Dokończę jeszcze malowanie tylko mojej fajnej krowy. Oho, ho, ho, jest i motylek. No super. Jeszcze więcej malowania. Ale fajnie. Podoba mi się to całe malowanie. No i ten remont też już nie jest taki straszny. Spójrz, Bartuś. Wow, praktycznie całość gotowa. Wow, to rzeczywiście wyszło ci super. No, to teraz czas jeszcze na mnie. Ja chcę jednak pokolorować tego konia. Też go sobie powieszę w pokoju. A co tam? Ciocia Basia będzie zadowolona. No, dobra, Bartuś, to bierz się do pracy. Twój obrazek też musi być piękny. O, widzisz, jaki fajny? Widać już trochę tła. O, jakiś ptaszek się pojawił. Teraz jeszcze grzywa. Ciekawe, jak będzie wyglądał twój konik. Ale powiem ci, że to rysowanie jest naprawdę świetne. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze mi szło. A tutaj z taką pomocą fantastycznie dajemy sobie radę. Naprawdę idzie nam bardzo dobrze. Ach, Antoś, no tak, muszę przyznać, ta zabawa jest całkiem fajna. W sumie nawet ten remont nie jest już taki straszny. Może Tosia też miała rację? No i wystarczy tylko trochę odnowić te nasze pokoje i już będzie dobrze. Poza tym, ile tutaj niespodzianek się pojawia podczas tego malowania. Czy to też nie jest super? Niepotrzebnie od razu się tak zniechęciliśmy. Trzeba było od razu pogadać z Tosią. Hej, chłopaki, wróciłyśmy. Ja i ciocia Basia wróciłyśmy już z zakupów. No to jak? Pokażcie te swoje pokoje. Pomalowaliście ściany, czy zrobiliście jakieś małe przemeblowanie? Ach, znając życie, wcale tak dużo nie zrobili. Tosiu, musisz następnym razem być bardziej zdecydowana. Na pewno Bartuś i Antoś nie zrobili nic w sprawie remontu. Ale chodźmy zobaczyć te ich pokoje. Wow! Antoś? Antoś, to twój pokój? Nie poznaję! I Bartuś, twój! Wow! Skąd macie takie fantastyczne pomysły? Myślałam, że się tylko zainspirujecie tymi szablonami. Ale wy naprawdę je pokolorowaliście i zrobiliście z tego super obrazy. Ciociu Basiu, szybko! No, 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 chłopcy, jestem pod wrażeniem. Wykonaliście naprawdę świetną robotę. Jestem z was dumna. A skoro dotrzymaliście danego słowa, to następnym razem to wy jedziecie ze mną na zakupy. W dzisiejszym odcinku świeżaki wreszcie zdecydowały się na remont. Bartuś i Antoś dali z siebie wszystko, aby ozdobić swoje pokoje. Jeśli i Wam spodobały się ich obrazy, zostawcie kciuki w górę. Napiszcie w komentarzu, czy bardziej spodobała Wam się krowa, czy może jednak konik. Zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!